No to panie Michale, pan się dopisze jeszcze jako Michał. Będzie pan dwa razy. Pan się dopisuje, panie Michale, a ja pana tu akceptuję. Jeszcze mamy miejsca. Pan Andrzej, pan Magnesik, zapraszam. Pan Wojtek, na co czekacie, chłopaki? Przypominam, że po symultanie będzie krótka przerwa, po której wrócimy, będziemy odpowiadać na pytania. Tu mogę powiedzieć ciekawostkę, kto to jest pan Jux Delvi? Kto to jest pan Uciek? A może bym wziął? Chciałem powiedzieć, że jak mi dajecie pozytywne opinie, to widać tylko 100 ostatnich. Napisałem do Lichesa, czy to jest dobrze, czy to że widać tylko 100 ostatnich, czy to jest poprawnie, napisali mi IES. Więc ich zdaniem chyba jest poprawnie. Dlaczego jest pan za słaby, panie Andrzeju? Pan gra. Co pan jest za słaby? Ja jestem słaby. Ja słabnę z każdym dniem. Coraz gorzej gram. Starzeję się. To jest normalne. Jeżeli pan ma mniej niż 35 lat, to pan, gra coraz lepiej. No jeszcze czekamy na jedną osobę. Mamy jedną osobę i zaczynamy. Ustawiłem na... Nawet na 6 osób ustawiłem symultana. Niestety już prawie 4... No to piękne, to jest pan prawie 2 razy młodszy, panie Andrzeju. Jak pan policzy to, co pan jest młodszy ode mnie, to będzie połowa pana życia. Przypominam, po symultanie 5 minut przerwy na dolanie herbaty. Dzień dobry, panie Pawle, dopisałem pana. Dzień dobry... I będę, może coś pokażę, będę odpowiadał na pytania. 49 plus. No piękny wiek. Ja mam 61 plus i żyję. Więc myślę, że jeszcze kilkanaście lat będę mógł państwu pomagać. Chyba, że ktoś młodszy, lepszy mnie zmieni, to wtedy się wycofam. Będę gratulował. No zapraszam do symultany. Pan Wojtek śpi znowu. Chciał ze mną grać pan Wojtek. No i co, panie Wojtku? 46. No to pan młodzian, po piwo pan będzie biegał, panie Przemku. A panie Przemku, a pan gra? Dlaczego pan nie gra? Jeszcze raz mówię, u mnie są proste zasady. Ostatnio jakiś pan przy domku Warcaby denerwował się, że nie może zagrać, bo nie spełniał najpierw tempa gry, nie wpisał, potem się okazało, że nie ma żadnej partii rozegranej. Nie grywam z zawodnikami, którzy nie rozegrali żadnej partii, mają znak zapytania. Panie Andrzeju, nigdy nie jest za późno, nasze szachy są radosne. Zawsze zachęcam do zgłaszania problemów. Zadawania pytań, komentowania. Ma być radośnie, ma być przyjemnie. Ja czasami na twarzy jestem skupiony. Ja nie jestem smutny, tylko czasami jestem skupiony i zmęczony. To nie jest smutek. Niestety czasami słychać, jak piję, ale zauważyłem, że jak Rosjanie, ale Rosjanie to się uczą kultury od nas podobno. Zapraszam do gry. No jeszcze dwóch. Zacznę w czwórkę, no ale to może jeszcze parę ogłoszeń. Na Twitchu ktoś jest? Nie ma nikogo na Twitchu. Ten Twitch to zawracanie głowy. Ci, co nadają na Twitcha, są niepoważni. Rosjanie nadają jeszcze na Good Game.ru, mówią. Może ja bym powinien nadawać na Good Game.ru. Dużo Rosjan mieszka, ponad milion Rosjan w Polsce mieszka, znają język polski. Bardzo mili ludzie.
Ja trochę rosyjski znam. Więc czasami, tak jak mówię, bo oglądałem ten z poniedziałku partię, jak grałem, patrzyłem, to taki wydawałem się smutny. Ja nie jestem smutny, ja nie dłubię w nosie, tylko nos mnie swędzi. Ja jestem skupiony. No zapraszam. Pan Przemek ma problem, a pan Wojtek co? A pan Wojtek też ma jakiś problem. A jeszcze był pan, aha, a pan Magnesik? Dawaj pan, panie Magnesik. Tu pan ma te koniki szachowe takie. A jak z mową? Z jaką mową, panie Pawle? Bo nie wiem, do czego pan nawiązał. Ale mam takie pytanie. Oglądałem ostatnio na Licze z taką odmianę Horda, czyli 44 pionki kontra normalne ustawienie. Jak pan zapatruje się na takie gry? No można się pobawić. 44 pionki. Jak przyjechał do Polski Weiser, Aleksander Weiser, który między innymi trenował bierzemy kolegę z Rosji, który trenował Psachisa, to on zaproponował taką grę 6 pionków przeciwko kompletowi figur i strona mająca pionki i króla może robi po dwa ruchy. Szacha może dać w drugim ruchu. No gdzie uciekł ten, co go dopisałem? Przecież go dopisałem tego. Dlaczego on uciekł? Ja go skasowałem? No po rosyjsku, panie Pawle, Rosjanie dziwili się, że mówię gramatycznie. Tyle mogę powiedzieć. No zdałem egzamin państwowy na znajomość doskonałą dawno, dawno temu. Rosjanie dziwią się, że mówię gramatycznie. Nie wiem, dlaczego się dziwiłem, jak miałbym mówić. Jak mógłbym mówić niegramatycznie, jak mógłbym nie odmieniać czasowników, używać bez okolicznika. Ja widziałem, panie Pawle, słyszałem, jak młoda kobieta mówi o własnej córce do Chinki. Nie powiem moja córka, tylko mówi she don't eat eggs. Ile błędów zrobiła. I była szczęśliwa, że się z Chinką dogadała, bo Chinka się uśmiechała i kiwała głową. Rozumienie jest trudne, panie Pawle, bo często ci nasi rozmówcy mówią niewyraźnie. No zapraszam, no nikt nie chce ze mną grać, może jakiś z zagranicy. No tego dopuściłem, to uciekł. Może jeszcze jakiś wierszyk. Się zastanawiam, czy ten poeta, o którym mówiłem, on wie, że hetman i królowa to te same. On chyba nie umie grać w szachy, ale pewnie wierszyki pisze na różne takie tematy. Ja też wiersze umiem pisać. Umiem pisać wiersze, abyście się państwo zdziwili, jakbym wyjął gdzieś swoje wiersze napisane. Co prawda nie pisałem tych wierszy z 10 lat, ale dałbym radę. No to było za... No! Biorę Jimmy'ego. Skąd ten Jimmy? Jimmy Poland. Kto to jest? Czy Jimmy się dopisał do klubu szachowy Uniwersytet, czy nie? Nie dopisał się. A, już wiem, to jest ten Jimmy. Dlaczego się Jimmy nie dopisał? No widzę, panie Przemko, że pan jest członkiem klubu szachowy Uniwersytet. Trzeba się dopisać, będzie nas więcej. Będzie pan mógł w turnieju zagrać. Tam się tylko naciska jeden klawisz, nie ma żadnych obowiązków. No dobra, liczę do 10 i gram. No taka zagadka. Kto z państwa jest członkiem Polskiego Związku Szachowego? Panie Przemysławie, społeczność, kluby.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Usiądę wygodnie. Tak bliżej, żebym sobie o oparł rękę. Panie kapitanie, nie będzie pan członkiem Polskiego Związku Szachowego. Ja też nie jestem członkiem Polskiego Związku Szachowego. Członkami Polskiego Związku Szachowego są tylko okręgowe związki szachowe. Plus członkowie honorowi. Jedziemy. Widać, widać. Pan kapitan E4. Co tylko z panem kapitanem gram? A gdzie reszta? Dlaczego nie gram? Dlaczego gram tylko jedną partię? Co to jest? Dlaczego reszta nie gra? Dlaczego reszta nie gra? Coś to nie działa. Zaraz mam się przełączać? Co to ja mam robić? No przecież no jest jakaś paranoja, bardzo przepraszam. Save chyba trzeba było zrobić. Co to jest? Co to jest? Alt tab nie. Czym ja mam się przełączać? Co się stało? No nie działa symultana. Dzień dobry, panie Patryk. Symultana nie działa. Już nie mogę się sam przełączać. To bez sensu. A! Przełącz po ruchu. Może teraz pójdzie. Poszło. Czyli ręcznie muszę to ustawiać. Przełącz po ruchu ustawiłem. Działa. Cieszmy się. Radujmy się. Radujmy się. A, tu sobie przesuwam w dół i tu jest przełącz po ruchu. Proszę. Z kim tu gram? Z panem Michałem. Zraszuję. Zaryzykuję piona. Zaryzykuję. No cieszę się, że to się uruchomiło. Czyli symultane trzeba startować ręcznie. Ósme wieża D1. Zraszuję. Jakbym prosić, to z przyjemnością posłuchał o zasadach liczenia czasu w szachach klasycznych. To znaczy, panie Andrzeju, chodzi chyba panu o tak zwane tempo gry. No bo cóż to może być inne liczenie czasu w szachach klasycznych. Chyba chodzi panu o tak zwane tempo gry. Tempo gry klasyczne było 2,5 godziny na 40 posunięć i trzeba było zrobić 40 posunięć w 2,5 godziny. Jak się nie robiło, to się przegrywało.
A po tych 40 posunięciach różnie. A po tych 40 posunięciach różnie. Na przykład pół godziny na dokończenie. Tak się kiedyś grało. I tak się będzie grało mecz o Mistrzostwo Świata. To będzie się grało tempem 2 na 40. Godzina na 20 i dopiero potem będą dodadzą 15 minut. Tu trzeba grać B3. Po czym wymyślono, że tym, co niektórym się dzieje krzywda, że im się dzieje wielka krzywda, więc wymyślono różne sztuki, że są w niedoczasie, że im coś tam więcej wolno, że mogą nie prowadzić zapisu. H6 niedobre. Tak, panie Andrzeju, kiedyś zacząłem grać o 8 rano, skończyłem o 16:25. W Jastrzębiej Górze w ostatniej rundzie, bo to mój ruch. Bo przeciwnik myślał, że jadę i mnie przytrzyma, był miejscowy. Taki miły jegomość. A tu nie wiem, co grać. Tu mam grać skoczek C3. H6 strata czasu. Panie Michale, niepotrzebny ruch. Tu nie można bić. Tu miałem grać. A może tu na E4 miałem grać. No to gram E4. Skoczek BD7. Jak widzicie, nie umiałem się nauczyć. Nauczyłem się, nie umiałem grać tego. Tu mam grać E4. Goniec nie idzie na B2. Co prawda tam po H6 nie mam ruchu skoczek G5. Tam chcę dać mata. Tu chcę tak, tu biję. O. No to tu. A teraz to mogę gońca postawić tu. Tu muszę bić. A tu nie wiem, co grać z panem Baranosiem. No może tak. No może tak. Można mi zadawać pytania. Mam jeszcze chwilę czasu, mogę odpowiadać. Ile gram tych partii? Nikt się nie chce poddać? Kto się poddał? Kto uciekł? A nie. Nikt nie... A, to ja se mogę przełączać z kim chcę. Ale numer, to nie wiedziałem. Wieża D8. No i nie wiem, co grać. Wieża C1, trudno.
Odbijam. Odbijam, tak, to się cieszę, bo tam miałem problem. O! Miałem problem, gdzie tym hetmanem pójść. Dobrze, dziękuję. Tu. A to nie jest dobre. Tylko pytanie, czy mogę zagrać D5, czy nie? Zagram D5, skoczek F6. No muszę grać D5. O. 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 Nie mogę tam, bo stracę. To widzę. Tu muszę się wycofać. Tego muszę zbić. Dzień dobry, pani Króci. Czemu pan się spóźnił? Zaspał pan znowu. Już godzinę nadaje. Godzinę nadaje. Doleję sobie herbatki, bo mi się herbata... Najlepsza jest herbata wymieszana z pierwszego parzenia z drugim. Proszę się nie denerwować, muszę ją całą wylać. Oczywiście się cała nie wylała, bo jest wredna. Ja tak o tę herbatę dbam, a ona tu muszę bić pionem. Wieża B8 stoi źle. Trudno. O! O! Tu mam kombinację. No to robię kombinację, trudno. Widzę kombinację. Postawię wieżę na hetmanka, trudno. Panie Piotrze, czy w tych systemach z E3 słowiańskiej czy Benoni powstawanie zrównego pionu białych jest normalne czy to średnio? Normalne, Pani Króci. Uwaga, powtarzam. Kto się boi grać z izolowanym pionem hetmańskim, powinien się przerzucić na warcaby. Mam przewagę na białych. Cóż to za B4? Czy ja mam taki ruch C5 murujący gońca? A mam ruch D5. Jak zagram D5, No dobra, gram D5.
A to co to jest? A gdzie moja figura więcej? Już miałem mieć figurę więcej. A, wieżę mam więcej. Wieżę mam więcej. Jak mam wieżę więcej, to jest dwajam. Gdzie wieżę zdwoić? Tu. Nie, to H4 zagram. Nie. A, jak zdwoję wieżę, to mi tu... No dobra, zdwajam wieżę. F6, panie Jimmy, to samobójstwo. Nie wiem, czy pan wie. Taki brzydki numer? No jak można tak mi zagrać? Jak można? H6. H6. Coś wygrałem? Nic nie wygrałem, a czas mi się kończy. Panie Króci, pan pyta, pan tu jest jedynym odważnym, który odważa się pytać. Mam linię, chociaż mam linię. Będzie jakiś Benoni. O no, 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 no. A ja go... Tak. D5, CD5. No jak zbije pionem z C, no to jest tragedia. Jak można było bić z pionem C, pani robot? Witam pana bicepsa. Szaszek. Wymieniam hetmany. Mogę strzelić koniem na F7. Ojejku. W siłowni. No dobrze, rano trzeba chodzić do siłowni. Rano trzeba chodzić do siłowni. No biję hetmana. Coś wygrałem? Nic. Gram, gram i nic nie wygrałem. Czy granie ruchów jest głębsza idea, panie Króci? Zawsze jest głębsza idea. A3, A6 jest korzystne dla strony generalnie, która ma izolowanego pionka. Tu. A co tu było? Goniec F8. Goniec F8 to idę koniem na bandę. Mogę? Mogę.
G6, tu. Szaszek. H5, proszę bardzo. B5, B5, tu, tu, tu. B5, no niech będzie B5. Tiu na mata. Patrz pan, jaki hydros ten pan kapitan. Tiu na mata chce mi zagrać. Ładnie tak, panie kapitanie, na mata grać? I teraz pytanie, gdzie? Tu chyba. Tu. No, tu przeciwnik chce mi zagrać chytre G5. Podstawiłem coś, jak zwykle. Oj, panie Baranosiu, piona. Piona podstawiłem tylko. Ojejku. Czy ma pecha w życiu, to podstawi pionę. Nie do czasu, to jak mamy mało czasu, a musimy zrobić dużo ruchów. Goniec mi zabrał, ładnie to tak. I uciekł. I zmylił pogonię. Ojej. Goniec C8. Nie ma szacha?
Ci młodzi teraz ostro grają. Jak ostro ci młodzi grają. To wisi. To nie może być dobre. Mogę wziąć wieżę. Tu nie ma szacha. Panie Barano, się coś pan tutaj się poknocił. Dzień dobry, panie Aleksandrze. Witam pana Pawła. Pawła. Panie Kirtiep, on nie jest kopany. Kopany. To mówią ci, co nie znają angielskiego i polskiego, co zżynają z angielskiego. Można bić tu. Potem dać szacha, zabrać wieżę. No. On nie jest kopany. Słowo kick nie zawsze się tłumaczy jak kopnąć. Czemu ja tam nie wygrałem? O, bardzo ładnie. Jak dam szaszka, panie Jimmy? Zaraz odpowiem, panie Pejtyk. Pan się nie martwi, zawsze odpowiadam.
Dziękuję, panie Pawle. Tam mnie pan. Wieża F8 trzeba było rzucić piona, jak to mówią. No mówiłem o tych hybrydach. Ile gram? Już trzy wygrałem? Już trzy wygrałem. Dziękuję. No kombinat, także panie Patryk. Także on nie jest kopany, tylko jest odrzucany.
No, słowo kick ma znaczenie odepchnąć również. Natomiast, tak jak ja mówiłem o tych hybrydach, tu pan Króci dobrze mówi o tych hybrydach. Jest to bardzo połączenie tych idei, bardzo skomplikowane. Mam jeszcze, czy w ataku panował tej pozycji obrony gryfela z dobrym planem dla białych jest zostawienie piona na D5. No, dobra, robimy sobie 3 minuty przerwy na herbatę.